dzisiejszej konferencji pomysłowej. Witam przede wszystkim na gości, pana Marka Chojnackiego, Szkoły Miasta Legii Warszawa, pana Dariusza Zawczyka oraz dwóch naszych zawodników, Marcina Słonińskiego i Piotra Wodarczyka. Jako pierwszego o podsumowanie spotkania proszę trenera gości. Bardzo proszę, pan trenerze. Tak, no na pewno zespół Legii wygrał mecz zasłużenie. W przebiegu gry należało im się zwycięstwo. My możemy tylko powiedzieć o swojej grze, że żeby osiągnąć z Legią korzystny wynik, to trzeba grać troszeczkę lepiej niż 20 minut, aczkolwiek w końcu żeśmy troszeczkę lepiej napędzili strachu, ale wygraliśmy dzisiaj słabe spotkanie i żeby to osiągnąć korzystny wynik, musimy grać zdecydowanie lepiej, bo 20 minut to jest za mało na to, żeby osiągnąć korzystny wynik. Na pewno Legia wygrała zasłużenie, bo była zdecydowanie lepsza. Dziękuję bardzo. Pierwsze zwycięstwo w lidze i to jest dla nas najważniejsze. Szkoda, że nie udało nam się wykorzystać tych pozostałych sytuacji, których było sporo do strzelenia kolejnych bramek. Na pewno wtedy by się grało nam spokojniej, ale najważniejsze dla nas jest w tej chwili to, że zdobyliśmy tutaj 3 punkty. Myślę, że po niezłej grze mieliśmy sporą przewagę w sytuacji do strzelenia bramki czy kolejnych bramek. Także jesteśmy zadowoleni z przebiegu spotkania i z naszej gry. Końcówka niepotrzebnie, właściwie kiedy kontrolujemy wszystko na boisku i wydaje się, że LKS do tego momentu mało stwarzał sobie sytuacji podbramkowych, tracimy bramkę i ta końcówka jest z tego względu właśnie nerwowa, bo przy 2-1 różne rzeczy się zdarzają, ale udało nam się dowieść dwubramkowe zwycięstwo do końca. Mimo tego, że UKS, tak jak mówiłem, strzelił bramkę na kilka minut przed zakończeniem spotkania, możemy być zadowoleni, jesteśmy zadowoleni przede wszystkim z 3 punktów. Dziękuję bardzo.